Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Wieczorek i jestem nauczycielem konsultantem w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS. Pragniemy Państwa w tym roku zaprosić do nowej edycji Falochronu, edycji Młodzież dla Młodzieży. Ten projekt będziemy realizować w roku szkolnym 2021-2022 wraz z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego. Jest to nowa odsłona Falochronu, która w tym roku będzie zamknięta dla indywidualnych odbiorców i szkół, dlatego że jest to pilotaż nowej odsłony Falochronu. W następnych latach będziemy Państwa zapraszać do takiej pracy, aby przede wszystkim włączać swoją młodzież, która może partycypować w działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i budować szkolne falochrony w całym województwie. Zapraszamy bardzo serdecznie do obserwowania naszej strony internetowej oraz do obserwowania fanpage'a Falochronu, który będzie również dla Państwa udostępniony, albowiem w tej edycji pilotażowej będą się odbywały różne etapy realizacji Falochronu dla młodzieży. Będzie konferencja rozpoczynająca, na której pragniemy oddać głos radnym Młodzieżowego Sejmiku. Będą warsztaty dla radnych Sejmiku, będą również szkolenia dla wybranych 15 szkół i nauczycieli, którzy ten falochron będą w szkołach realizować. A na zakończenie projektu w grudniu 2021 roku oddamy głos młodzieży na konferencji podsumowującej, gdzie przedstawimy najlepsze szkolne falochrony, najciekawsze, ale również powiemy o rekomendacjach do dalszych działań w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach. Zapraszamy serdecznie.